W Dąbrowie Górniczej ma powstać jeden z małych reaktorów jądrowych. Przynajmniej takie plany ma polski rząd, o czym premier Mateusz Morawiecki poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej. Szef rządu wskazał 7 wstępnych lokalizacji, z których jedna dotyczy województwa śląskiego. Jakie są pierwsze reakcje mieszkańców? Uważam, że pomysł jest słuszny. No, inne kraje Europy Zachodniej, zwłaszcza Francja, stawiają na energetykę jądrową, no i przez wiele lat czerpali w ten sposób energię. Jedyny kierunek, jedyna szkoła. Choć wczorajsza wypowiedź wiceprezydenta w Krakowie, który złapał się za głowę i mówi: od razu zobaczyłem grzyb nad Hiroshimą i Nagasaki. Byłem tam, tam widziałem, no, dokąd tacy ludzie będą pełnić funkcję, to my daleko nie zajdziemy w tym kraju. Są też tacy, którzy jeszcze nie do końca mają przekonanie co do słuszności powstania reaktora jądrowego w swoim otoczeniu. Główne wątpliwości skupiają się na bezpieczeństwie. No wszyscy pamiętamy gdzieś tam te wszystkie wybuchy, które były w Rosji, tak? No nie wiem, no mówię, troszeczkę to wzbudza taki niepokój. To musielibyśmy po prostu wiedzieć dokładnie faktycznie, że jaka to jest technologia, no i takie zapewnienie, że my i nasze dzieci będziemy bezpieczni. Pierwsze myśli, no podejrzewam, że trzeba sprawę zbadać, tak jak prezydent Dąbrowy wypowiedział się na ten temat. Prezydent Dąbrowy Górniczej o planach zbudowania na terenie miasta małego reaktora atomowego dowiedział się z konferencji prasowej premiera. Miasto nie mówi nie takiej inwestycji, jednak oczekuje podjęcia dialogu w tej sprawie. Według przedstawicieli rządu pierwsze kroki w postaci badań geologicznych w proponowanych lokalizacjach już zostały poczynione. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, a mieszkańcy chcą wiedzieć, gdzie dokładnie zostanie taki reaktor umiejscowiony, jaka będzie strefa ochronna. Chcemy też wiedzieć, jaki jest pomysł na obieg wody, skąd ta woda będzie pochodziła. Pojawiła się też na konferencji taka informacja, że były prowadzone prace geologiczne. My nie mamy informacji o takich pracach. Plany spółki należącej do grupy PKN Orlen, odpowiedzialnej za prace projektowe rozwoju energetyki jądrowej, zmierzają do zastąpienia węglowych bloków energetycznych. Reaktory mają powstawać w przemysłowych strefach miast. Mówi się również o produkcji zielonego, czystego paliwa wodorowego. Rocznie dzięki posadowieniu jednego reaktora SMR będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 milionów euro rocznie na emisji CO2. Reaktory SMR, jak tłumaczą specjaliści, są całkowicie bezpieczne i nie powinny budzić niepokojących skojarzeń. Te, choć nieuniknione, może uspokoić fakt, że dziś planowane reaktory budowane są w zupełnie innej, nowej technologii. Nie ma takiego zagrożenia wybuchu, tam ciśnienia są nieco niższe, jak również czas promieniowania tych produktów, które powstają, jest bardzo, bardzo krótki, w związku z czym to promieniowanie powstaje tylko wewnątrz samego reaktora. Pierwszy tego typu reaktor jądrowy o mocy 300 MW powstaje w Kanadzie. Jak przekonują naukowcy, dla zasilania miast w prąd długoterminowo to tanie i ekologiczne rozwiązanie. Emisja CO2 jest praktycznie zerowa, a co za tym idzie, nie generuje kosztów.